Siemanko wszystkim, z tej strony Nauro i zapraszam na trzeci odcinek kariery w Milano United. Zacznijmy najpierw od przypomnienia, co zdarzyło się w poprzednim odcinku. Graliśmy wtedy 4 mecze. Na początek, na inaugurację ligi, rozgromiliśmy Amazulu FC aż 3-0. Hat-trykiem opisał się nasz Gańczyk Kwame Atram. Następnie zremisowaliśmy 1-1 z Baroka FC. Znowu Atram strzelił jedyną bramkę dla nas. Świetny mecz odegrał wtedy nasz bramkarz Lee Raul Langeberg, jak widzimy, miał notę 9-1. Następnie szczęśliwie wygraliśmy z Maroka Swallows 3-2. Dla nas bramkę strzelił Morne Davids i dwie Lesmin Stoffels, w tym ostatnią w 93 minucie, czyli naprawdę to było fartowne zwycięstwo. I na koniec odcinka przegraliśmy również pechowo z Tanda Royal Zulu, choć tutaj w dużej mierze to, że tak powiem, zasługa, choć trudno tym zasług upatrywać Morne Davidsa, który w 72 minucie został usunięty z boiska. I w związku z tym, że postanowiłem nagrywać jednak wszystkie mecze tej kariery, dzisiaj zagramy sobie kolejne 4 spotkania. Na początek z Santos FC, potem FC Kapstadt, lider obecny ligi, czyli Black Leopards, i na końcu Witbank Spurs. Przejdźmy do wyboru składu. Ja już sobie pozwoliłem tutaj ustawić skład na ten mecz. W bramce oczywiście Langeberg, na obronie od prawej Faiz Khan, to jest nowy zawodnik, którego wyciągnąłem z rezerw, bo nasi podstawowi prawi obrońcy, czyli Shane Pogenpool i Siboni Seningcobo, są obaj kontuzjowani. W środku obrony Weber i Phyllis, na lewej obronie Felenanim Pangase, w środku pola Mtsila i Stellenbaum, przed nimi Van der Lack, na skrzydłach Diego Brown i Lesvin Stoffels, w ataku Kwame Atram. Postanowiłem jak jemu dać szansę zamiast Justina Jacobusa, czy też Pineasa Jacoba, ponieważ jak od początku sezonu to Gańczyk prezentował lepszą formę, zwłaszcza strzelecką. I jako że gramy ten mecz u siebie, to myślę, że możemy zagrać ofensywnie. Santos 7 miejsce w tabeli, numer przypisany będzie jednemu zawodnikowi, właśnie Kanowi. Niech będzie numer 28. Zgłaszamy listę i przechodzimy powoli do meczu. Gramy z drużyną, która, choć jej nazwa przypomina brazylijski Santos, to jednak z nimi nie ma nic wspólnego. To jest typowo południowoafrykańska drużyna. Oni zagrają w składzie bramce Bar, w obronie Sele, Pila, Daoud i Moerane. Przed nimi Arenze, Mopedi, Van Rooyen, Sopio i Skibers, w ataku wysuniętym Tembu. To jest chyba najgroźniejszy gracz. Tutaj ma takie fajne zdjęcie. 21-letni talent wypuszczony z Super Sport United. Właśnie jego najbardziej się obawiam w tym meczu. Co tutaj radzi nam asystent, w ogóle trener, żeby krótko pokryć skipersa. Ja myślę, że jednak pokryjemy Tembu. Pressing, odbiór piłki też można. I zagranie nogą słabszą, jak najbardziej. Co do reszty. Pressing na pewno na skipersie, jeszcze na ręce. Tutaj Sopio, Van Rooyen i Mopedi, agresywny odbiór piłki. I słabsza noga skipers. Arenze i obaj boczni obrońcy. Myślę, że to wystarczy. Przechodzimy do rozmowy motywacyjnej. Powinniśmy dodać im otuchy. No myślę, że można. W ostatnim meczu przegraliśmy, także pokażcie mi, co potraficie, jak najbardziej. Wierzę w wasze umiejętności. W wasze też. No i w twoje Atram też, jak najbardziej. I zaczynamy mecz z Santos FC. Zaczynają rywalem Tembu, Pila, Moerane do skipersa. Ten wycofuje do bramkarza, który jednak tutaj nie popisał się i będzie rzut rożny dla nas. Raczej powinien być, ale Football Manager nam go nie pokazał. Na spalonym Tembu. Na razie niewiele się dzieje. Na spalonym Arenze, Langeveld. Do przodu na Atrama jest Van der Lack. Mtsila powinien zagrać do przodu, chyba już Stellenbauma. Brown. Świetna piłka do Atrama, ten jest w polu karnym. Atram, jest 1-0, ależ rozpoczęliśmy ten mecz. 4 minuta, Kwame Atram, 5 gol Gańczyka w tym sezonie. Znakomite otwarcie. Myślę, że to był dobry pomysł, żeby jednak na niego postawić. I pomyśleć, że na początku zamierzałem praktycznie nie dawać szans, a tu jednak to jest nasz najlepszy strzelec. Teraz Khan, Stellenbaum. Do Stoffelsa, Atram powinien odgrywać, jednak zdecydował się na strzał i to jest 2-0, 11 minuta.
Ależ wejście w ten mecz, ależ gra tego gończyka jest bardzo skuteczny, naprawdę. Aż miło patrzeć, jak strzela Sopio i Van Rooyen. Tembu, teraz on miał okazję i już tylko 2 do 1. Błąd naszej obrony, pierwszy gol Tabaniego Tembu w tym sezonie. Pierwszy też w barwach Santosu, na spalonym Stoffels. W strzałach jak na razie 2 do 2, Kan z autu jest Stoffels. Ponownie Kan do środkowania, wybita piłka przez Arendse, Stellenbaum. Niecelnie do Stoffelsa, ale przejeżdżem Cilla, Stellenbaum. Niepotrzebnie przytrzymał tę piłkę, zabrał mu ją Mopedi. Mopedi do przodu jest Tabanim Tembu, ale świetne wejście Filiesa. Od razu granie do przodu na Atrama, ale Pilatu wygrał pojedynek główkowy Arendse. Jest Tembu tym razem na lewym skrzydle, Tembu do Arendse. Jest szansa Mpanga, aż bo tam Mpangasy z Keepers i już tylko 2 do 2. Już tylko 2 do 2. Ricardo Skippers, z tego co nam tu gra, pisze w komentarzu, to nasz były zawodnik. Nie podpisał się przy akcji, zdecydowanie Pelenanim Pangasa, aż dziw, że ma notę aż 6-6, co w tym wypadku jest już 6-2. No to już bardziej przypomina. I mogę jeszcze powiedzieć naszym... No może pokażcie więcej zaangażowania, może to coś da. Jak na razie jedyny Atram w miarę ogarnia, może jeszcze Stefes i Brown, czyli nasi skrzydłowi. Reszta przeciętnie. Teraz żółta kartka dla Skippersa. Żółtą również ugrany Andy Sivem Tsila, nasz zawodnik. Jak na razie niewiele się dzieje. Od czasu drugiej bramki powinniśmy częściej wrzucać piłkę w pole karne, mówi nasz asystent. No czemu nie? Myślę, że to można spróbować. Tymczasem spadamy na 5. miejsce w klasyfikacji ligowej. Pan Gasa już nota 6 do 1, Kan też nie najlepiej, 6-2. Van de Lack 6-3. Mają być wzmocnienie, ma tu proszę. Jeszcze może im powiem tuż przed przerwą. Panowie, zacznijcie kombinować. Może to nam coś da. Jeszcze tu żółta kartka dla Richarda Webera. W strzałach po 4, oni 4 celne, my 3. Używamy piłki, minimalnie lepsi my jesteśmy. Van de Lack na skrzydło, tu jest Diego Brown. Może się uda, Atram, nie doszła piłka, ale jeszcze Stoffels przejął, Atram powstrzymany, jeszcze Stoffels. A i ostatecznie Pila na rzut rożny. Z rzutu rożnego Stoffels, piłka w pole karne. Skippers wybija, jest na ręce. Pędzi prawym skrzydłem pomocnik rywali, Stellenbaum do Stoffelsa. Fiel jest do przodu, ale Atram nie doszedł do tej piłki, uprzedzony przez Pilę. Już aż już tylko 5-9 nota Fangasy. Zachęć piłkarzy do jak najlepszej gry, ten mecz wciąż się dowirania. Ja myślę, że powiem, jestem głęboko rozczarowany tym, co właśnie pokazaliście, zwłaszcza Kan, Weber, Fangasy, Van de Lack. To naprawdę słabe noty, bardzo słabe wręcz. Z jedynego właśnie Atrama jestem zadowolony jak na razie. A teraz my zaczynamy, Atram do Webera, Mcila, Kan, Van de Lack, uprzedzony jednak przez Pilę, Sopio i Mtembu. Mtembu będzie miał szansę, świetne wejście Webera, ryzykował, nasz stoper ma na koncie przecież kartkę i teraz niestety przegrywamy, a bramkę strzela Tumelo Mopedi. To jego pierwszy gol w barwach Santosu. No i niestety przegrywamy. Trzeba coś zdecydowanie zmienić. No to pytanie tylko co? Może podwyższę trochę tempo. Może zrezygnuję też z rajdów między obrońcami. Może to coś da. Na razie z 2 do 0 na 2 do 3 to nie jest zdecydowanie dobry rezultat. Daliśmy sobie strzelić 3 gole. Jeszcze może powiedzmy im, że zażądajmy więcej. Pelenani Pangasa już nota 5-4. A naprawdę tego gracza już chyba zdejmę z boiska, bo to nie ma sensu go trzymać. Tylko że nie mam lewego obrońcy na ławce. Mogalushi nie za bardzo może to grać, Said też nie. A może któryś z pozostałych, no nie bardzo. No także niestety na razie musi zostać Pangasę. Szczerze mówiąc, wolałbym go zdjąć z boiska.
zagadka dla Kana. Nie, no jednak muszę się zdecydować na jakieś zmiany. Na pewno zejdzie Van de Lack, jego miejsce Nurek Pajl. Nasz kapitan, a gra jak stołowa noga. Jeszcze bym coś wprowadził, tylko no może Mtsila też nie gra jakoś specjalnie. W jego miejsce wprowadzę Justina Jacobusa i myślę, że przejdę na grę dwoma napastnikami w tym momencie. Czytałem, bo on będzie jedynym środkowym pomocnikiem. Wierzę w twoje umiejętności, w twoje też. No i gramy, zobaczymy, może się uda coś przynajmniej doprowadzić do wyrównania, bo jednak w strzałach i posiadaniu piłki przeważamy, no ale co z tego, skoro głupie błędy w obronie sprawiły, że przegrywamy 2-3. Mecz, który tak fantastycznie się zaczął. Może jeszcze raz powiem im, skupcie się na taktyce. Barrot bramki, Mopedi, Van Rooyen. A tym razem dobra interwencja, pan Gasel, Langeveld do przodu, jest tutaj Pal, Jacobus, Atram, czy tam nie było faulu? Zdaniem sędziego nie, przejął jeszcze pan Gasę, Stellenbaum, Pal, może będzie bramka Stoffels, jest 3-3, a więc jednak udało się wyrównać, czwarty gol Leswina Stoffelsa w tym spotkaniu. Bardzo się cieszę, że się udało wreszcie wyrównać. Ale naprawdę ten o tym, zwłaszcza moich bocznych obrońców, dalej nie powalają. Tu jeszcze bardzo zmęczony Tarik Fiel jest, myślę, że dam mu odpocząć. Nie ma sensu go trzymać na boisku. Tabo Mogalushi w jego miejsce. Zamyślony. Zobaczymy, czy coś da. Zastanawiam się, czy by jeszcze na te ostatnie kilka minut nie zagrać szarżą, ale myślę, że to nie ma sensu. Lepszy remis niż porażka, to na pewno. I tak jest, skończyło się remisem 3-3. No, zagraliśmy kiepsko, piłkarzom trzeba to powiedzieć, zgadzam się z asystentem. Czy ten był zestresowany? Trudno, bywa i tak. Pana Atram zawodnikiem meczu, oczywiście strzelec 2 goli. No ale jednak w strzałach celnych lepsi byli oni, 7-4. Tak jak 3-3. Może to nie jest najgorszy wynik, ale no jednak jest niedosyt, bo prowadziliśmy 2-0 i wypadałoby dociągnąć ten rezultat tak jak w pierwszym meczu, kiedy graliśmy z łatwością 3-0, a tu jednak nie. Grad bramek w meczu Milano i Lecce samo serce, no zdecydowanie grad, 6 goli. Mogalushi debiutowałem. No tak, był wcześniej kontuzjowany i nie mógł grać. Atram w świetnej formie, to już wiemy, podsumowanie dnia. I widzimy się w następnym meczu z FC Kapsztad. Tak więc jesteśmy już na kolejnym meczu, 3 października 2015. Stacie FC Kapsztad kontra Milano United. Pozwolimy sobie wybrać skład, tutaj mamy kilka zmian jak widzicie. Na lewe skrzydło wrócił Dawid, który pauzował poprzednio za kartki. Na ofensywnym pomocniku zagra dzisiaj Christopher Flandorf w miejsce słabo się spisującego Kuna Van de Lacka. Co tutaj więcej? No, pan Gasse i Kan raczej spisywali się bardzo słabo w poprzednim meczu, ale dam im jeszcze po ostatniej szansie. Jeśli dzisiaj skrewią, to raczej poszukam innych rozwiązań, zwłaszcza w przypadku pan Gasse, który zdecydowanie mnie zawodzi, spodziewałem się po nim więcej. W składzie na mecz musi być co najmniej 5 zawodników U23, obecnie 4. Aha. No to w takim razie zrobimy tak, że weźmiemy Justina Jacobusa w miejsce Kuna Van de Lacka. No i zgłaszamy zespół. Gramy na wyjeździe z drużyną, która istnieje dopiero od 2006 roku. Tutaj mamy ich skład w bramce Miller, dalej Morul, Dixon, Anoma, Radebe, ale nie Lucas Radebe, to raczej wiadomo. Kumalo, Mitsube, Munetsin, Kabinde, Kwong i Meyer. Instrukcje dotyczące rywali. Tak. Nie, to. Tak. Tak.
lepsza noga, obaj napastnicy i boczni obrońcy. Jesteśmy dziś faworytami, więc trzeba zachęcić piłkarzy, żeby nie odpuszczali. Ja myślę, że powiem, jesteśmy dziś faworytami, pokażcie na co wasz stać. Że nie wierzę w wasze umiejętności, jeszcze im powiemy. Tutaj niezbyt dobrze to dzisiaj działa, no ale nic z tym raczej nie zrobimy. Jeszcze słuchał nerwowo Morny Dawid. No miejmy nadzieję, że z tak przeciętną drużyną, bo raczej FC Kapsztad nie jest wyżeraczem, nawet na tym poziomie rozgrywek sobie poradzimy, mimo że gramy na wyjeździe. Z Paulem Cili już na początku meczu. Na szczęście było się bez kartki. Jesteśmy w tym momencie na 5. miejscu w tabeli. Nie jest to najgorsze miejsce, ale już mam nadzieję, że uda się przy późniejszych meczach coś zrobić, żeby to miejsce było lepsze. Myślę, że możemy tutaj zachęcić naszych zawodników. Pomimo, że oddaliśmy już 3 strzały na bramkę rywali, to jednak żaden z nich nie był celny. Zaczynają rywale Mitsube, Munetsi, do Meyera, ten zatrzymany przez Kana, Cila, Stoffels. Co wymyśli nasz prawy skrzydłowy? Zagranie do Kana, Stoffels ponownie, Flandorp ma trochę miejsca, ale teraz przynajmniej dwóch rywali, Stoffels do tyłu do Kana, ten ma więcej miejsca, znacznie więcej niż nasz prawy skrzydłowy, Stoffels. W pole karne jest Flandorp i jest 1-0. Otwarcie meczu, 25. minuta, pierwszy gol Christophera Flandorpa w tym sezonie. Domagają się spalonego nasi przeciwnicy, ale sędzia mówi, że nie ze mną te numery. Nazwałem teraz Michael Kwong. Nazwałem też Stoffels. Nasz pierwszy celny strzał od razu zamieniony na gola. Oby tak dalej, obyśmy nie stracili prowadzenia tak jak w poprzednim meczu, gdzie naprawdę nasza obrona popełniała szkolne błędy. Dawid z rzutu rożnego i zamieszanie. Tarik Fiel jest na 2-0. Pierwszy gol w tym sezonie naszego stopera. Dobrze rozgrany ten stały fragment gry, choć to myślę, że bardziej zasługa szczęścia niż czegokolwiek innego w tym przypadku, no ale szczęściem też się czasem wygrywa mecze. 2-0 do przerwy. Wygraliśmy świetnie, więc powinniśmy powiedzieć chłopakom, że jesteśmy z nich zadowoleni. Jestem bardzo zadowolony ze złej sytuacji i tak trzymać chłopcy. Mam nadzieję, że to się nie zemści, że nie rozluzią się za bardzo. Atram i Flandorp. Jest Dawid na lewym skrzydle, Stellenbaum, Flandorp, świetne zgranie Dawidsa, ależ ten, nie wyszło mu to zgranie, zdecydowanie nie zdążył Kahn do piłki, Miller od bramki, ale źle wybił, Dawids przejął, Stellenbaum, niecelnie do Flandorpa przejął, Dixon z kolei, szansa dla rywali, Meyer, ależ Fiel jest teraz błąd, gdyby nie źle nastawiony celownik Meyera, to byłaby bramka kontaktowa dla FC Kapsztad, może powiem chłopakom, panowie, skupcie się, bo naprawdę takich błędów nie można popełniać. A tymczasem jak patrzę po notach, to zdecydowanie Kwame Atram dzisiaj na minus zdecydowanie się spisuje. Nie gra tak dobrze jak w poprzednim meczu, być może trzeba będzie pomyśleć o zmianie. Kolejny stały fragment gry, Weber, ależ strzał, ale też Miller się wyciągnął jak struna i wybił tę piłkę. Będzie jeszcze jeden korner dla nas, Dawid wybija tym razem Kabindę. Zaczniemy od rzutu z autu. Dochodzi 70 minuta, minęła już, nawet trzeba pomyśleć o jakichś zmianach. Przede wszystkim zmęczony tutaj jest bardzo Mcila. Myślę, że w jego miejsce wejdzie Nurzat Pail. Z tym, że Pail przeniesie się na pozycję ofensywnego pomocnika, Flandorp przeniesie się do tyłu i oczywiście znajdzie z boiska Atram, tylko kto w jego miejsce? Czy Jacob, czy Jacobus? Który byłby tu lepszy? Jacobus chyba. Więc jego wprowadzę w miejsce Gańczyka. Wysunięty napastnik. Może być. Zatwierdźmy zmianę. Zamyślony jeden. Również zamyślony drugi. Tutaj naprawdę niezłe noty niektórych zawodników. Weber 8-1, Flandorp 8-3, Stoffels 8-4. Fielis 7-9, ale on akurat strzelił bramkę, więc trudno się dziwić. O, i tu jeszcze kontuzja, Lesbien, Stoffels, wybicie palucha.
No to trzeba go zmienić zdecydowanie. W jego miejsce Maku Dubela. Ten również zamyślony. Oby ta kontuzja nie wykluczyła naszego prawoskrzydłowego na zbyt długo, bo i tak mamy zbyt wielu ważnych zawodników kontuzjowanych. Na spalonym nóżę Pyle. I myślę, że już nic nam nie przeszkodzi z odniesieniem zwycięstwa. Jeszcze Dixon, Kumalo, Heleni, Niambi, ale sędzia kończy mecz 2-0, łatwe zwycięstwo, choć niezbyt może okazałe, no ale liczy się 3 punkty. Tak jak wiadomo, jak to powiedział jeden z polskich trenerów, bodajże Wojciech Łazarek, że w piłce nożnej jest jak na rybach, liczy się to co w sieci, a my trafiliśmy 2 razy do siatki przeciwnika. I to zwycięstwo wywindowało nas na drugie miejsce w lidze. Liderem dalej Black Leopards, którzy wygrali z Witbank Spurs. I właśnie Black Leopards będą naszym kolejnym przeciwnikiem. Panowanie na wojsku kluczem do zwycięstwa. Lesbian Stoffel z zawodnikiem meczu, a kontuzja 9-12 dni. No, ujdzie. Ale to nie nasz zawodnik, także to jest nieważne. I widzimy się dopiero 17 października na meczu z liderem Black Leopards. Tak więc przed nami mecz na szczycie drugiej ligi Republiki Południowej Afryki. Wicelider Milano United podejmuje u siebie lidera Black Leopards. Zanim jednak przejdziemy do meczu i do taktyki, jedna informacja. Przedłużyłem kontrakt z naszym najlepszym obrońcą Tarikiem Fieliesem. Teraz będzie z nami do 30 czerwca 2018 roku. Myślę, że zasługuje na to ten 23-latek, jak mówię, jest naszym najlepszym zdecydowanie obrońcą. No i zasługiwał na nowy kontrakt. I tutaj skład na mecz z Black Leopards, no niewiele się różni od poprzedniego. Jedyne co, to dałem szansę kolejną, być może już ostatnią, Pandelakowi. Dlatego głównie, że moim zdaniem Antisiven Cilla raczej nie spisywał się tak dobrze, jak tego bym oczekiwał. I dlatego w jego miejsce na pozycji cofniętego rozgrywającego zagrał Christopher Flandor, czyli jeden z bohaterów poprzedniego meczu, a Van de Lack zagrał jako ofensywny pomocnik. A jeszcze zapomniałem właśnie o tym, że są te ograniczenia co do graczy U23. No to może Mcilla wejdzie na ławkę miejsce Pina Sedzejkowa. Raczej nie potrzebuje aż 3 napastników w składzie meczowym. I przechodzimy do spotkania z Black Leopards, których, co ciekawe, pseudonim w lokalnym języku, w tłumaczeniu z lokalnego języka brzmi Dzień nadejdzie. Nie wiem za bardzo jaki dzień, no ale to już nie jest aż takie ważne. I jaki tu oni mają skład? Chlachacji w bramce, dalej Nthringila, Roy, Miranda, Hlela, Bobe, Shibambu, Nganga, Mosobane, Mapangule i w ataku Nguzana. Czyli tak, Nguzana, ścisłe krycie, Mapangule, pressing. I też pressing. Robić agresywny. Boba, Mosobane, słabsza noga i obaj boczni obrońcy to samo. I powinniśmy zaapelować do zespołu, by wszyscy grali tak jak w ostatnim meczu. No nie miałbym nic przeciwko. Wygraliśmy uprzednio 2-0, no ale tym razem przeciwnik jest też znacznie silniejszy. Przynajmniej na papierze, także nie będzie tak łatwo, ale wierzę w moich chłopaków, wierzę w ich umiejętności. Miranda, Klela. Dobrze wygląda Nguzany, ten poszedłem z Webera, a nie dał rady przejąć ten wielki Pandelak. Jest Mosobane, dobre wejście Kana. Zdecydowanie po tym niezbyt udanym debiucie teraz spisuje się znacznie lepiej. Przynajmniej tak było w poprzednim meczu. Na spalonym Nguzana. Ale poza tym jakoś niewiele się dzieje. Kan z autu, Stoffels, Flandorp. Do Van de Lacka, ten uprzedzony przez Nirendę.
Nuzana do Moszobane, Moszobane do tyłu Ntsingila, Munganga, Mafangule, jest podle, ale Khan wybija piłkę, no tyle, że pod nogi chleli, walczy tu z nim Stoffels, ale nie opanował tej piłki. Myślę, że... Oj, nie w to chciałem wejść, anuluj. Myślę, że trzeba zachęcić piłkarzy. Słuchajcie, jak wygracie, to czeka na was skrzynka herbaty z rooibosa albo i czegoś innego. Zobaczymy. Spadamy teraz na trzecie miejsce, bo Maroko z Polą sprowadzi z Baską. Ale to i tak nie jest zły wynik. No tyle, że w tym meczu samym niewiele się dzieje. Teraz szansa dla rywali, bo bez rzutu różnego wybija Flandor. Shivambu, Bobe. Dośrodkowanie Khan wybija, Weber. Do przodu, ale za daleko nie przejął tego Atram. Fiery jest tam Pangase. Spokojnie, nie stać w tej piłki, Stellenbaum. Van de Lack do Atrama. Ten ma koło siebie rywali, ale idzie na przebój w pole karne, też stracił piłkę w najgłupszy możliwy sposób. Nguzana do Bobe. Znakomicie dramu piłkę Pangase, jest Van de Lack. Ależ piłka do Atrama, ten w polu karnym sam na sam z bramkarzem, ale trafił wprost w niego. No, chyba trochę osiadł na laurach nasz Gańczyk. Po serii dobrych występów, w których strzelał gole, teraz jakoś spisuje się gorzej. Przynajmniej jeśli chodzi o strzelanie bramek. Nguzana, Chlela. Dobre przejęcie przez Filiesa, jest Langeveld. Na lewo do Pangase. Dobre zgranie do Davidsa. Davids będzie starał się dośrodkować piłkę do Atrama. Wybita jednak, ale jeszcze przejął Stoffels. Khan. Pangase na lewym skrzydle. Dośrodkowanie pole karne Davids. Roy wybija jeszcze Van de Lack. Van de Lack! No i niepotrzebnie może gdyby strzelał, ale jeszcze piłka w pole karne. Khan do Stellenbauma. Jest 1-0. Pierwszy gol Gamata Stellenbauma w tym sezonie. I prowadzimy z liderem. Choć dalej nie wyprzedzamy go w tabeli. Na ten moment tracimy do Black Leopards 1 punkt. Pangase. Stellenbaum do Davidsa. Van de Lack do Atrama. Atram co zrobi z piłką? Znowu wpada w pole karne, próbuje iść na przebój. Flandor do Stoffelsa. Czy będzie 2-0? Nie. Świetna interwencja Chlachatsiego. Mamy jeszcze corner. Davids wybija Moszobane. Przejmie Atram. Weber do Davidsa. Ten niepotrzebnie spróbuje przejść do tyłu. I chyba do przerwy już wynik nie ulegnie zmianie. Tak jest. 1-0. I tu się waham, co im powiedzieć. Czy tak jak proponuje asystent, że to nie była najgorsza pierwsza połowa, ale jest co poprawić, czy też żeby raczej się nie dekoncentrowali. Myślę, że pójdę tym razem za zdaniem asystenta. Potem widzieć się grać znacznie lepiej. No tutaj jednak Stoffelsowi, który dzisiaj gra kiepsko, powiem, że nie jestem zadowolony. Tak samo Atramowi. Podbudowani, no ale reszcie mogę powiedzieć, że potrafią grać znacznie lepiej i wierzę, że będą w stanie to udowodnić. Obym się tylko nie przeliczył. No ale zobaczymy. Druga połowa przed nami. Atram do Webera. Khan do Stoffelsa, ten na prawym skrzydle. Próbuje minąć rywala, ale już FM przerywa nam akcję. Na spalonym morny Davids. I ponownie. Niewiele się dzieje. Minuty mijają. Żadnej składnej akcji ani z jednej, ani z drugiej strony. Dobrze, że oni nie mają, chociaż ja tam wolałbym, żeby moi zawodnicy strzeli jeszcze drugiego gola i wtedy wynik byłby bezpieczniejszy. Chlela w pole karne, Roy, Bobe i broni Langeveld. To była znakomita sytuacja, chyba 100% na wyrównanie dla Black Leopards. 70 minuta minęła, czas na jakieś zmiany. Zdecydowanie zejdzie z boiska. Na pewno zejdzie Stoffels, który dzisiaj jest najsłabszy na boisku, w jego miejsce Makudubela. Zajdzie też Kwame Atram, w jego miejsce Justin Jacobus. I myślę, że na razie to tyle. Trzecią zmianę sobie jeszcze zostawimy na później. Zamyślony jeden, zamyślony drugi. Gdyby tyle nie myślcie, tylko dobrze grajcie.
na spalonym Mabocha, na spalonym też Jacobus. Dalej niewiele się dzieje, chociaż posiadanie piłki już zdecydowanie po naszej stronie. To jest rzut wolny dla rywali, ależ tutaj była okazja Van de Laak w ostatniej chwili. A nie, to nie Van de Laak, to jednak jeden z rywali się minął, się zachował źle i przestrzelił w tej sytuacji. Może jeszcze czas na ostatnią zmianę. Tutaj Khan jest zdecydowanie najsłabszy, jeśli chodzi o kondycję. W jego miejsce wejdzie Jabulani Mazibuko. Raczej to jest zwyczaj lewy obrońca, ale może też od biedy grać się na prawej stronie defensywy. I w tym momencie jest właśnie tam potrzebny. Ze 100% kondycją zdecydowanie nie ma sensu ryzykować, żeby dalej grał Khan, który ma 56% kondycji. Langeveld, Weber, Flandorp do Van de Laak, ale za mocno. Pangule, Mbezi! Niestety jeden do jednego. Norman Mbezi. Spadamy na piąte miejsce. Myślę, że jeszcze tutaj spróbuję teraz przejść na szarżę. Gra na większym ryzyku, więcej swobody. Gramy na aferę, strzały tady może nie. Może jeszcze szukanie gry. Bo trudno, żebyśmy tak sobie dali wydrzeć zwycięstwo w samej końcówce meczu. Może się uda jeszcze coś tutaj zdziałać, może się uda wyszarpać zwycięstwo. Dobiegnie do zakończenia meczu. No i chyba niestety już nic się nie stanie, chociaż jeszcze szansa dla rywali. Wybija Flandorp i koniec meczu. 1 do 1 w tym klasyku, w tym El Clasico południowoafrykańskim. 1 do 1, zabrakło im szczęścia. No myślę, że można tak powiedzieć. Bo to naprawdę nie był zły mecz w naszym wykonaniu. I to ciekawe, za wynikiem meczu Faiz Khan. Kto by się spodziewał po tym jego debiucie, gdy zaprezentował się bardzo kiepsko. Tutaj był najlepszy na boisku. Był meczem z bardzo silnym, chyba najsilniejszym w tym momencie rywalem. I piąte miejsce mamy w tej chwili tabeli. Black Leopards oczywiście dalej są liderem. Gol w końcówce rozwija marzenia, no zdecydowanie tak. No a my widzimy się 31 października, czyli znów trochę poczekamy na meczu z Witbank Spurs. Tak więc jesteśmy z powrotem, 31 października 2015 roku, mecz Milano United kontra Witbank Spurs. W składzie zaszło kilka zmian, przede wszystkim kontuzji doznał dobrze spisujący się ostatnio Faiz Khan. Na szczęście po urazie wrzucił Sibonisa Nienchcobo, on zajął mi miejsce na prawej obronie. Z kolei za nadmiar żółty katek pauzuje Richard Weber, w jego miejsce do podstawy składu wszedł Junaid Said. To jego będzie debiut w tym sezonie. Poza tym do pierwszego składu wrócił też Mcila, który wraz ze Stellenbaumem stworzy parę środkowych obrońców, środkowych pomocników, przepraszam. A jako ofensywny pomocnik zagra Flandorp. W ataku oczywiście Jacobus. Postanowiłem dać jemu szansę zamiast Atrama, który początek miał niezły, ale potem trochę przygasł. No i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Zobaczymy, jak wyjdzie ostatni mecz w tym odcinku z Witbank Spurs. Oni zagrają w składzie bramce Dlamini, dalej Gabisa, Koza, Van Beulen, Kwenene, Moyo, Mubaiwa, Mubas i drugi Mubaiwa, Niembe, Dube i Sauls. Sauls i Dube, ścisłe krycie, pressing, odbiór piłki, słabsza noga, tak. I rozmowa motywacyjna, jesteśmy dziś faworytami, więc trzeba zmienić piłkę, żeby nie odpuszczali. No myślę, że można tak powiedzieć. Jeśli nie zrobiło to wielkiego wrażenia na moich podopiecznych, no to już lepiej, jak się im powie, że się w nich wierzę. I w ciebie, Jacobus, też wierzę. Zaczynamy mecz. Jacobus i Flandorp, jest Dawid na lewym skrzydle. Rusza do przodu nasz lewoskrzydłowy Dawid przed pole karne. To jest Stoffel, huknął od razu jak Zermaty. Ale Dlamini zdołał wybić tę piłkę na rzut rożny. Dawid, wybita piłka przez Gabisę, Said, Nkcobo, Jacobus uprzedzony jest Mcila, ale przerwana akcja przez grę. I na razie niewiele się dzieje. Pierwszy strzał celny oddaliśmy my, pierwszy strzał też w ogóle.
ale raczej nie był to, nie było to nic specjalnego, więc nawet gra tego nie pokazała. Myślę, że mogę zachęcić moich piłkarzy w tym momencie. Może to coś da, może wreszcie przeprowadzam jakąś bardziej składną akcję. Bo na razie nic ciekawego się nie dzieje na tym boisku. No i spadamy nawet na 6. miejsce przez to, że Highlanders prowadzą punkt z obozautu, Stoffels. No i niestety kontuzja ten po naszego prawego skrzydłego. Jeszcze Dawid z polu karnym, Kcobo. Dawid jest 1-0, ale Stoffels musi zejść z boiska w tym momencie. Nie mamy co bardzo prawo skrzydłowego. Landert nie może tutaj występować, więc Silas ten bomb no też nie. Van de Lack od biedy mógłby. No i niech będzie. Myślę, że nic ciekawszego, nic lepszego tu nie wymyślimy w tym momencie niż gra Holendra na pewnym skrzydle. A Morden Davids strzela drugiego gola w tym sezonie. Rzut rożny dla nas, Davids. Ćwiczymy te ofensywne całe fragmenty gry w ostatnich spotkaniach. I teraz dośrodkowanie Davidsa i Justin Jacobus strzela po raz pierwszy w tym sezonie w naszych barwach. I jest 2-0 w meczu z Whitbank Spurs. W tym momencie awansujemy na trzecie miejsce w tabeli. Pan Gasse z autu, Flander w pole karne, Van de Lack zablokowany. Mubaiła do przodu, Sauls, Dube. Co zrobi obrazy Zimbabwe, gra do Mubaiły. Ci dwaj Mubaiła zagrają w środku pomocy Whitbank Spurs. To są bracia i teraz jeden z nich, Peter Mubaiła, strzela bramkę. Jest już tylko 2-1 dla nas. No to trochę tak niefajnie, że ich pierwszy strzał, pierwszy celny i od razu gol, no ale nic nie zrobimy. Możemy na przykład spróbować więcej nie popełniać takich błędów. Teraz jest kolejna szansa, ale na spalonym pyle, na nim Pangasę, przynajmniej zdaniem sędziego. I do przerwy prowadzimy 2-1, choć no, zwłaszcza nasza obrona trochę się nie popisała. Również Flandorp trochę gorzej się prezentuje w tym meczu niż bym się tego po nim spodziewał. No i mogę tak powiedzieć, to nie była najgorsza pierwsza połowa, ale jest co poprawić po przerwie. No i powiem obrońcom, że jestem rozczarowany postawą w defensywie. Flanderpowi też powiem, że jestem rozczarowany, że nie jestem zadowolony z jego gry. Oj, zestresował się biedaczek, no przykro. Nie popłacz się tam. No wreszcie powiem, że nie tracę wiary, że mogę grać znacznie lepiej. Tak samo Jacobus. I zaczyna się druga połowa. Niembe, Mufana Futi, Mubaiła, Kwenene. Niembe, ale uprzedzony Sztenboma. Na spalonym Sila. Ależ mamy przewagę, wpuściany pik 60-40%, a była i wyższa. Szkoda tylko, że przeładziliśmy tylko jedną bramkę. Jedną bramką. Żółta karta dla Justina Jacobusa. No to trochę ciekawe, że strzelił gola i ma notę tylko 6-8. Ale taki jest urok FMA. Mubaiła, Pue, Niembe, dobre wejście Filiesa, Aleksander, Mufana Futi, Pue, Mubaiła, Niembe, Kwenene na skrzydle, dośrodkowanie Dube, broń Langeveld, wybija Filies. I to była znakomita okazja dla Whitbank Spurs na wyrównanie. Może jeszcze powiem chłopakom, skupcie się. Naprawdę prowadzenie jest nikłe. Jeden błąd może sprawić, że wymknie nam się z rąk. Tego byśmy nie chcieli. 71 minuta, może czas pomyśleć o jeszcze jakichś zmianach. Co możemy tu zrobić? Flandorp trochę słabo się prezentuje. Myślę, że można go wycofać w jego miejsce wprowadzić Pinasa Jacoba i zagrać na dwóch napastników. Tak będzie lepiej, czy tak? Właściwie bez różnicy. I na razie tyle. Ostatnią zmianę sobie jeszcze zostawię.
na wszelki wypadek. I zobaczymy, jak wyjdzie nam gra na napastników. Może jeszcze podwyższymy prowadzenie. Byłoby tego go nie stracić, to jest najważniejsze. Myślę, że gra Tola Filisa, Gabisa i Koza, Van Beulen, Mubaiwa, Niembe do Dube, ten na skrzydło, tu jest niepilnowany Kwenene, ależ to było zaskakujące, że mu centro strzał, ale piłka trafiła w poprzeczkę i wyszła poza pole bramkowe. I może trzeba pomyśleć o ostatniej zmianie, tutaj zmęczeni są Kcobo i Mtsila zwłaszcza. Myślę, że któregoś z nich zmienię, tylko którego. Nie mamy za bardzo gracza w środku pola. No Mazibuko wejdzie z nami Kcobo w takim razie. Trochę z konieczności, no ale może się spisze dobrze. To już końcówka meczu, także najważniejsze, żeby dowieść to zwycięstwo. Już nawet nie musimy go podwyższać, byleby tylko dowieść. I chyba się uda. Pangasy z autu, Jacobus, Davids. Jacobus dośrodkowanie, Jacobus zablokowany, Jacobus, Davids, lubi ta piłka. Dube i Fielis, Van Beulen do Dube, Kleopas Dube w polu karnym, zatrzymany, nie udało się zatrzymać i niestety Peter Mubaiwa po raz drugi w tym meczu u nas karci. To jednak trzeba niestety przejść na szarże w tym momencie, raczej wątpię, żeby to jeszcze coś dało, no ale kto nie ryzykuje, ten nie ma. Szkoda, że w drugim meczu z rzędu tracimy prowadzenie. Langeveld, Mpangase, już raczej nic wśród nie zdziała. Choć jeszcze kilkanaście sekund, Mtsila, Mazibuko, Van de Lack, ale już przyznamy z Kwenena i niestety koniec meczu 2-2. No kurde, nie jestem zadowolony. I też jestem zdania takiego jak mój asystent, że takie mecze powinniśmy wygrywać z zamkniętymi oczami. Można dawać zawodnikiem meczu, tak jakby na osłodę. No szkoda, bo ten mecz był zdecydowanie do wygrania. Woodbank Spurs są zdecydowanie słabszą drużyną niż my. No nie udało się, trudno. Płakać z tego powodu nie będę. I spadliśmy w tym momencie na szóste miejsce w tabeli. Możemy się jej teraz przyjrzeć. No ale tutaj jest raczej dość ciasno. Do lidera brakuje nam tylko 6 punktów. To jest jeszcze zdecydowanie do odrobienia w kontekście całego sezonu. Najlepszym strzelcem dalej nasz Kwame Atram. Jeśli chodzi o średnią ocenę, Atram i Stoffels są w pierwszej trójce. Stoffels jest najlepszym asystentem ligi. O Jezu, Leslie Stoffels 2-3 miesiące i nie mamy drugiego prawoskrzydłowego. Bo tak jak już wspominałem, Mahlace Makudu Bele również jest kontynuowany. Będę musiał jakoś sobie poradzić. Może mamy kogoś w rezerwach, kto ewentualnie mógłby zabrać Sowana Mokoniama. No od biedy. Ewentualnie jest jeszcze w U19 ten utalentowany Ricardo Williams. Może on byłby lepszym wyborem. No a wy jak myślicie? Powiedzcie mi. Czy Williams byłby lepszym wyborem waszym zdaniem, czy Mokoniama? Ciekawy jestem waszego zdania. No i podsumowując dzisiejszy odcinek, to 3 remisy wyszły nam. Najpierw z Santosem 3-3, Bąkipie Kłama Trama i jedna Lezina Sztofelsa. Potem wygrana 2-0 wyjazdowa z FC Kapsztad w obrębach Flandorpa i Filiesa. Potem kolejne dwa remisy. 1-1 z Black Leopards z problemem ze Sztelenboma. I remis 2-2 z Witbank Spurs w bramki Morne Davisa i Justina Jacobusa. Dla nich niestety dwa gole strzelił Peter Mubaiwa, Zimbabweńczyk kolejny. Całkiem przyzwoity gracz, ale raczej do nas by nie przeszedł. Zresztą ma już 30 lat, więc raczej nawet by nie próbował go ściągnąć. A w następnym odcinku zagramy sobie z Royal Eagles, Tata Bucks FC, African Warriors i Mbombela United. I nowy odcinek powinien okazać się już wkrótce. Zapraszam do śledzenia mojego kanału. Zapraszam do komentowania, łapkowania, jeśli Wam się podobało. Jeśli się nie podobało, to też napiszcie, co się nie podobało, co mogę zmienić. I do zobaczenia wkrótce. Cześć!